O, znowu przyciskami, więc moje CV do trójki jest dalej aktywne. Dzień dobry. Dzień dobry. Karol, mam masę pytań dotyczących naszych działów stałych, bo ja mam dużo rzeczy, do co nas wpienia. I musimy zrobić chyba w końcu powrót, co nas wpienia, bo złote dzbany widzę, że się nie przyjęły. Przyjęły się, ale się kandydatury skończyły. Znaczy, no niby się nie skończyły, nie? Moim zdaniem jest ich aż za dużo, tylko że one byłyby monotonne. I wiązałoby się z demonetyzacją. Dobrze, witam wszystkich. Chciałem powiedzieć, że nie będziemy... Co? Jest pytanie już jakieś na czacie. Możemy o tym, Karol, porozmawiać, chociaż nie wiem, czy chcesz. Chociaż tutaj chyba nie ma o czym rozmawiać, bo nie wiem, czy widziałeś, Karol, na czacie, co Krzysztof napisał. Widzę właśnie. Bo tu chodzi, ten George Floyd to jest ten pan, którego, no można powiedzieć, bez ogródek zabiło dwóch policjantów, czy tam jeden bardziej w USA. Tak, Kolejna sprawa. Myślałem o tym, że pewnie albo ty poruszysz, albo jakieś na czacie będzie pytanie, ale ja nie, nie, chyba nie chcę. Jak dla mnie to jest kolejny raz w Stanach, kiedy policja nadużywa władzy, albo jakiś gamoń tam na stanowisku coś źle zrobił, bo z tego, co tam się zorientowałem, to po prostu... Klęczał na nim facet, aż gość po prostu przestał oddychać, bo nie miał już jak. Więc to jest kolejna akcja z policją, ale nie wiem, czy to będzie znowu jakoś tak bardzo hipergłośno, bo takie rzeczy niestety w Stanach dzieją się co i rusz. Chociaż teraz wiadomo, co było, więc nie było okazji do tego. Ale... Się, oczywiście, że się... No. I nic się nie zmieni, dalej będzie tak dalej. Stany Zjednoczone to jest rasistowski kraj, w obie strony. Wiesz Z co, obie ja... strony mam na myśli, że czarni do białych, biali do czarnych. I... A może to nie jest kwestia rasizmu, chociaż tam też wchodzi to w grę, tylko po prostu debilizmu, że ja jestem policjantem, to ja ci teraz pokażę. Zresztą my to obserwujemy czasami w Polsce teraz, no. Dasz komuś trochę władzy, odpowiednich uprawnień i kiedy tylko może i ma zły dzień albo po prostu humor gorszy, no to on może wykorzystać środki przymusu bezpośredniego i... Nie, jak dla mnie to jest czysty przejaw rasizmu, nic więcej. Jak, bo wiesz, teraz no, taka jest okazja, że ludzie szeroko komentują wydarzenia w Minnesocie i bardzo często jest tak, że jak zatrzymuje się rutynowo jakiegoś tam białego przestępcę czy jakiegoś białego terrorystę, to się obchodzą z nim wręcz jak z jajkiem, a jeśli chodzi o czarnych mieszkańców Stanów Zjednoczonych, to często do błahej sprawy to się ich skuwa, rzuca na podłogę, na ziemię. I nie, no bo jeżeli chcemy o tym dyskutować, to możemy, tylko że temat jest bardzo złożony. No, temat no, jest bardzo znaczy, interesujący. Wydaje mi się... Zobacz, wiesz, no. Ja nie bronię policjanta, żeby nie było. Ja nie jestem rasistą, bo podstawowe pytanie brzmi, co to jest rasizm? Czy uważasz, jeśli jesteś rasistą, czy uważasz, że rasa biała ma jakąś tam wyższość nad rasą czarną, no to wtedy nie ma dyskusji. Jeżeli uważasz, że rasy w Stanach Zjednoczonych, czy ogólnie w świecie, nie są sobie równe z jakiejś tam przyczyny, bo przyjechali niewolnicy, przywieźli ich z Afryki i były dekady, były stulecia tego, że rozwijali się w nierównych warunkach, że w ostatnich 30 czy 40 latach w Stanach Zjednoczonych wybudowali więcej więzień niż uniwersytetów, że edukacja jest płatna. Jeżeli policjant idzie do jakiejś akcji i widzi chłopaka w bluzie, w kapturze i widzi, że on jest czarnoskóry, to większe prawdopodobieństwo jest, że ten chłopak będzie miał nóż czy pistolet w związku z tym, że jest czarny, a nie jest biały, no takie są fakty. Ja nie bronię policjanta, ale wiem z książek, wiem z filmów, wiem z różnych tam statystyk, że no, co by nie mówić, no, w tych tak zwanych hoodach, tych takich no, zamieszkałych przez czarną biedotę, no przestępczość jest dużo większa niż w odpowiednikach. Zresztą nie wiem, czy są w ogóle takie odpowiedniki, takie hoody dla białych ludzi. No, żeby nie wchodzić w ten temat za głęboko, to nie wiem, czy chcemy o tym dalej dyskutować. Nie chcemy, bo no moim zdaniem nie ma tu niestety o czym rozmawiać, bo Karol, przypomnij mi, jak dawno temu koszykarze NBA i wszyscy zawodowi sportowcy w Stanach mieli napisane, no w większości sportowcy mieli napisane na koszulkach breathe. I can't breathe. No tak, no. No, no, i, no, no właśnie. No, to przecież chodzi... to była ta sama sytuacja. No, to jest podstawowy trik obezwładnienia, żeby cię zmusić do tego, żebyś nie miał siły się ruszać. Jak za długo na kimś siedzisz, no to się dusi. No naturalne to jest, niestety. Raz na parę miesięcy, czy raz na jakiś czas będzie biały policjant zabijał czarnoskórego obywatela Stanów Zjednoczonych. Będą wielkie akcje, będą politycy mówić, że to się musi skończyć, będą sportowcy mówić, że to się musi skończyć, będą czarnoskórzy aktywiści będą mówić, że to się musi skończyć. No przydałoby się, żeby się skończyło, ale się nie skończy.
historia Stanów Zjednoczonych jest napisana krwią czarnoskórych niewolników i nie wiem, czy... No ja nie mam żadnej recepty na to, żeby to się skończyło. Krwią Apaczów, bardziej bym powiedział. Historia Stanów Zjednoczonych jest napisana krwią niebiałych ludzi, o tak powiedzmy. Przecież przyjechali biali ludzie z Europy i wyrżnęli wszystko, co tam było, w pień. Bzyk napisał, rasy to mogą być psów, jesteśmy ludźmi kolorowymi, a tutaj rasistowskie tematy i pyk po pieniążkach z YouTube'a. Powiem ci, że w skali miesiąca mogą sobie wziąć te 12,50 i... Jak dla mnie. Czas. Dobrze, Karol, poczekaj, bo mi się coś tutaj poprzewijało. Będziemy teraz tutaj... Te piątki nie będą rasistowskie. Tutaj, Karol, mam wielu białych ludzi. Obawiam się, że będzie aż za dużo białych koszykarzy. Tak? Ponieważ, jak wam mówiliśmy, skorzystaliśmy, bo to wypada, Karol, powiedzieć, bo nasz patron, Daniel, napisał taką propozycję właśnie, żeby zrobić coś takiego, co właśnie teraz mamy zrobić, ale żeby... ująć to w inny sposób, w sensie, żeby przyznać nagrody i tak dalej, ale my postanowiliśmy, że będziemy dawać takie najlepsze piątki tych zespołów w latach 2020, tylko że to będzie pokrętne, bo zaczynamy od sezonu 2000-2001. Nie, 9, nie 2000-2000, nie 99-2000. Także tak to wygląda. Różnicy to nie robi, ale warto, dobrze... Nie, robi różnicę, bo są tacy, co będą się zaraz wykłócać. I ja wiem o tym, że będzie szkalowanko. To strasznie długi będzie tytuł, oczywiście bez polskich liter. To jest rasistowskie, że te czcionki nie mają polskich liter. Jeśli już mamy, Karol, o rasizmie mówić. No, a propos nierówności, to słyszałeś o takim ruchu, który... Przetrzepie... Nie, taki ruch, który przetrzepie Netflix, żeby sprawdzić różne tam zachowania antypolskie. A to już jest... ja to nazywam... biletem do tworek, no to już jest przesada, no to już jest tripowanie w rzeczywistości, wiesz. Reduta dobrego imienia. To już jest niedobrze, ale to nie jest żaden żart? To nie jest jakaś mniejszościowa sprawa? To jest taka duża akcja? Aż tak bardzo nie chciałem temu poświęcać czasu, przeczytałem o tym trochę wczoraj, nie wiem, czy to nie jest jakiś tam fake news, jeśli nie jest, no to śmiesznie. No to jest tragedia, no ale to... I mi się przypomniało, że dokładnie 3 kwietnia 2017 roku wrzuciłem na swoją stronę, taka akcja jest, jak Steph Curry robi tata wariata Marcina Gortata. Pamiętasz taka akcja? Tak. I ja napisałem, i znów gdzieś w świecie oszukali Polaka. Więc byłem redutą przed redutą. No bo go szukali wtedy ewidentnie, no. Co by nie mówić, to było oszustwo. Dobrze. I zapomniałem jeszcze jednej rzeczy powiedzieć, Karol, że te nasze najlepsze piątki, ja muszę jakoś skrócić ten tytuł, że Bite is Hot w ogóle, bo to za dużo się na ekranie tutaj tak rozwlekło, muszę to wymyśleć inaczej. Napisz najlepsze piątki dwóch dekad. Nie, też będzie za długo, na razie to zostawmy, bo ja nie mam takiej ilości kończyn, żebym to robił naraz, więc zrobiliśmy tak, że ustawiliśmy sobie tabelę w tych latach, jak gdyby ilość zwycięstw i tak dalej. Zaczynamy od dołu, czyli od tych najgorszych, którzy mają i według procentów. Jesteśmy jak PLK i według procentów będziemy rozstrzygać. I zaczynamy od tych najgorszych. Dzisiaj będzie 10 najgorszych i tak sukcesywnie będziemy się wspinać. Mhm. I też są takie trochę babole, bo niektóre drużyny inaczej się nazywały, potem wróciły do NBA, potem Michael Jordan kupił zespół. I no, także są, jest kilka takich ekip i Marcin Gortat jest jednym z zespołów, a ja, Karol, go dałem. Ja też. To dobrze. Zaczynamy od najgorszych w takim razie, czyli New York Knicks. 40% zwycięstw w ciągu 20 lat. To jest najgorszy wynik w NBA. To i tak dużo jak na Knicks. No i jak na to, co się wydarzało w tym zespole. Tak. Tylko tutaj mam problemy, bo ja bardziej... doceniłem tych zawodników, którzy bardziej dogorywali w tych już w XXI wieku, albo też znikali w pierwszych latach, niż tych, którzy byli obecnie, no ale z drugiej strony trudno się dziwić. Patricka Ewinga na siłę można by wcisnąć, patrząc na to, co tam się działo. No ja nie mam Patricka Ewinga. Nie, ja nawet nie wypisywałem tego nazwiska. Ale... mam innych ciekawych zawodników, tylko że ja mam tak różnie pozycyjnie, muszę to ustawić. Dobrze, to rzucę, ja to ustawię sobie. Całą piątkę ci powiedzieć? No, możesz dawać, to ja ci będę mówił, czy też mam. Dobrze, no to tak, mam Melo, Melo to jest no-brainer. No. W Nowym Jorku różnie było,
a jak Melo grał, to były z dwa dobre lata, w miarę dobre. Mam też Stademajera z tego samego powodu. Też mam. No, mam Stefona Marberego. Wprawdzie nikt się nie, nie wygrywali za jego tam panowania w Nowym Jorku, no ale chłopak... Ale to była historia, chłopak z Nowego Jorku, to była historia. Właśnie o to chodzi. Mam też, no, znaczy mogę mieć Sprewella, a jeśli mam masz jakąś Sprewella. Kandydaturę na pozycji rzeczącego obrońcy, to tam chętnie, no chętnie czy niechętnie, po prostu Sprewell zagrał z tych 20 lat w Nowym Jorku, o których mówimy, no to zagrał, ile tam zagrał? 3? Które no. pasują do tego, do tej cezury czasowej. No i na centrze tu, tak jak mówimy, nie mamy Patryka Ewinga, bo to już była końcówka Patryka Ewinga. Ja wrzuciłem Kurta Thomasa, bo Kurt Thomas to była taka ostoja normalności, ostoja spokoju. Co by się nie działo, to Kurt Thomas poniżej pewnego poziomu nie schodził jako koszykarz i też jako człowiek. Tak, i on nie był kompletnie taki błyskotliwy, pamiętam. On był jeszcze z tej generacji ludzi, że po prostu trzeba robić, tak jak Marcin Gortat, odpowiednie rzeczy w odpowiednim czasie i możesz nie mieć kompletnie talentu do tego, co robisz. Tak, wychodzisz, robisz swoje i tam nie robisz z siebie nie wiadomo kogo, nie robisz z siebie kogoś, kim nie jesteś. Stawiasz zasłonę, grasz w obronie, coś tam dobijesz, coś tam zbierzesz. Czyli wymieniłeś już 5? Tak. No to ja w takim razie mam też Sprewella, mam Marberego, mam Antonego. Amarę wymieniałeś? Tak. To ich mam. Natomiast z Kurtem Thomasem może bym się kłócił, bo też go miałem, ale mam łamane i tutaj właśnie jednego wstawiłem nie centra. No tak pomyślałem, może Jamal Crawford. Tak troszeczkę. Jak chcesz, to jest, wiesz, to jest Nowy Jork. Ale jednak on jest w drugim garniturze, bo ja wyrzucam jednak Tysona Chandlera. Myślałem o tej Chandlerze, ale on za mało lat zagrał w Nowym Jorku. No ale mimo wszystko te lata, które zagrał, myślę, że w tych latach, o których mówimy, no to spokojnie za Amarę. Chociaż ja wiem, że to pozycyjność, koszykówka, mogliby razem na boisku nie gryźć trochę. No w obronie to byłby szał. Pod warunkiem, że nigdzie nie byłoby gaśnicy. To było, dałoby radę. Chociaż Kurt Thomas też by mógł wejść za to, dlatego miałem łamane na to. Bartek to, na czacie, no. Pozdrawiam Bartka Tomczaka, że David Lee. No jasne, jak najbardziej, bardzo silna kandydatura. David Lee, ale to musielibyśmy wyrzucić kogoś z tej pozycji. Kto by to wyleciał? No u mnie by nie wyleciał, ale kandydatura jest ciekawa. Zagrał David Lee w Nowym Jorku 5 całkiem niezłych lat, w tym 2, czy no. nawet 3 z double na koncie. No, miał dobre mecze. Jeszcze wtedy w fantasy miał dobre mecze, pamiętam. Wczesne fantasy, to było coś. Ale to aż straszne, że to jest najgorsza drużyna tych 20 lat, Karol. Tak patrzę na te nazwiska i to, jak to szło w dół, to... Co będzie z nimi teraz? Mam nadzieję, że nie miałeś takich pomysłów, że chciałeś Barretta na przykład dać. Nie, no co Nie to było aż tak źle. Słuchaj, historia Nowego Jorku jest brzydka, ale trochę ciekawych nazwisk się tam przewinęło przez tych, no jakby nie było 20 lat. Ja czekam, Karol, do... Poczekaj, już ci powiem do kiedy. Nie, w następnym programie. To będzie jedna z ciekawszych ekip tych 20 lat. Ale no, w Nowym Jorku nie było za dobrze. Patrzę, właśnie wygrali 643 spotkania. To jest w zasadzie najmniej spośród tych drużyn, o których będziemy rozmawiać. I teraz będziemy rozmawiać o drużynie, która... Wygrała najmniej spotkań, ale grała 2 lata mniej oficjalnie w tych 20 latach. Bo będziemy mówić o Charlotte i to jest właśnie ta bardzo trudna do ocenienia drużyna, bo to są 2 Charlotte, jak gdyby. Takie trochę mam wrażenie. I gdybyśmy chcieli oceniać, to chyba bardziej za tamto niż za to. No tak, to jest taki trochę problem, bo NBA teraz na Bobcats patrzy jako spadkobierców spuścizny tych Charlotte Hornets, tych prawdziwych, a ci, którzy przenieśli się do Nowego Orleanu, teraz są Pelikanami. W zasadzie tak. taka trochę ślepa uliczka historii, bo przecież ta drużyna Charlotte, która się przeniosła bezpośrednio z Charlotte do Nowego Orleanu, to była całkiem niezła drużyna. No, ale musimy się trzymać ściśle reguł. No i mało tego, przenieśli się w sezonie 2001-2002, znaczy po tym sezonie. I Charlotte Bobcats wróciło tam 2-3 lata potem, chyba 4-5 albo 5-4, nie pamiętam. Także to też jest dziwne do ocenienia. No ale spróbowałem.
Jeśli mielibyśmy tak robić, no to jest Kemba Walker tam. No, na 100%. Jest Gerald Henderson. I no może to, może jeszcze znajdzie się kilka lepszych kandydatur, ale tak wypisywałem z głowy, to znalazł się tam Boris Diaw, Nikola Batum i Emeka Okafor. Ja wiem, że można jeszcze jakieś lepsze nazwiska dorzucić tam. To jest też smutna pierwsza piątka. No właśnie, nie wiem, czy lepsze tam można dodać. No to jest moja piątka i to chyba będzie jedna z najgorszych tych piątek dwudziestolecia, myślę, patrząc na to. A ty co to masz? Jest piątka. No już ci mówię, co ja mam. Ja mam, oprócz tego, co ty masz, no powiem wszystko, co mam. Mam Kembę oczywiście, a mam też Barona Poczekaj, Davisa. poczekaj. Właśnie, tutaj pojawił się Alan Houston, ale widzisz, on za mało grał w tym zakresie, żebyśmy... Ja chciałem go dorzucić. Ja naprawdę bardzo. Alan Houston... Alana Houstona bardzo, bardzo jak najbardziej można dodać, tylko że Alan Houston w tamtych Knicksach grał jako rzucający obrońca, a Sprewell grał jako niski skrzydłowy i ja zastanawiałem się między Houstonem a Sprewellem. No i oczywiście można dać Sprewell łamane przez Houston, ale Melo na pozycji niskiego skrzydłowego no jest nie do ruszenia. Melo jest no-brainerem w tym składzie. Chyba, żeby Melo przesunąć, chyba, no wiesz, można pokombinować, można Stoudemire'a wrzucić na pozycję centra, Melo na czwórkę i wtedy masz Sprewella z Houstonem i z Marberem na rozegraniu. Ciekawe, ile taka drużyna swoją drogą by wygrała meczów. To dosyć mocno ciekawe. Właśnie, bo zapomniałem powiedzieć, my to wrzucimy potem jakoś w komentarzach na YouTubie albo na Facebooku też, bo tutaj chyba nie ma sensu zaśmiecać ekranu. Coś chcemy jeszcze powiedzieć, Karol? Charlotte ciekawego? Czy ja wiem? Nie są aż tak ciekawi, żeby powiedzieć anegdotę o nich ciekawą. Na przykład, że mieli najbrzydszą maskotkę jako Bobcat chyba. No, ja bym pokusił się o tezę, że to były top 3 najbrzydszych strojów w historii NBA. No, z tym brzydkim logotypem. Bardzo możliwe, że tak jest. Swoją drogą taki ranking to też byłoby coś. Ale dobra, jedziemy dalej. Minnesota, Karol, jest trzecia od końca. Tak, już patrzę. Bo nie powiedziałem, Charlotte miało 41,4% zwycięstw, Minnesota ma 41,6%. Trzecia ekipa najgorsza. Geralda Wallace'a wymieniłeś, tak? Poczekaj, zerknę. Nie wymieniłem go właśnie. No ja miałem Geralda Wallace'a w swoim składzie. Ja miałem też Barona Davisa. No krótko, ale... Dużo krótko, ale to był sezon, to był sezon z playoffami. To był dobry sezon. Ta drużyna nie była jeszcze wtedy fatalna. Jeszcze nie. Ale właśnie, top 10 najgorzej zarządzanych drużyn to Charlotte jest tam. Tak, szczególnie jak Michael Jordan ich przejął. No. No dobra, Minnesota, Karol. Kogo masz w Minnesocie? Bo w Minnesocie to dużo białych zawodników, to jest właśnie, to jest ta drużyna. Mój skład Minnesoty wygląda następująco. No wiadomo, tak jak Melo był no-brainerem w Nowym Jorku, tak tutaj jest KG, Kevin Garnett. I z racji tego, że i KG, i Kevin Love grali na czwórce, a nie chciałem żadnego z nich pominąć, bo moim zdaniem Karl Anthony Towns trochę jeszcze za mało zagrał, żeby wygryć którego z nich, no to mam obu, to już jest obojętnie, który z nich grałby na piątce. Wally Szczerbiak, Ricky Rubio i być może kolejny raz Sprewella musiałbym wrzucić. Wprawdzie zagrał tylko 2 lata w Minnesocie, ale to były dobre 2 lata, szczególnie ten jeden rok, w którym zagrali w finale konferencji i no może nie zagrozili, bo zagrozili to może za dużo powiedziane, no ale całkiem niezłą serię zagrali z Lakersami w finale konferencji. Kto wie, gdyby nie Lakersi, gdyby nie Shaq i Kobe, to mógł być finał, bo to była bardzo dobra Minnesota. Dobra, to jeszcze raz, kogo masz? Kevin Love, Kevin Garnett, Wally Szczerbiak, Sprewell i Rubio. Sprewell i Rubio. A ja bym jednak, Karol, jeśli... Bo ja mam bardzo podobnie, tylko ja sobie Karola Antonego Townsa wynotowałem mimo wszystko. No ja też go wynotowałem i wyszło mi, że żadnego sukcesu, trochę mało lat. No bo wiesz, Kevin Love też żadnego sukcesu, ale statystyki robił niezłe i zagrał 6 albo 7 lat. Statystycznie, przynajmniej statystycznie niezłych. No w tym ale 30-30. To wiesz co, to w ten sposób, to nawet, chociaż nie, no patrząc na sukcesy, to tak, no to nie ma absolutnie żadnej dyskusji. Ale taki Rashon Esterowicz grał jeszcze na początku XXI wieku. Tak. No Minnesota miała historię słabych centrów. Michael Olowokandi, Rashon Esterowicz.
To Nikola prawda. Pekowicz. Tak. Chociaż Pekowicz, czy aż było aż tak najgorzej, Karol? On podobno był bardzo silny. Nie pamiętam, z kim rozmawiałem, z kimś, kto miał okazję z nim trenować, że gość był jak Tur. Bardzo silny. Jak Tur. Jeszcze w Minnesocie też zastanawiałem się, ale to ze względu fantasy, ale to były raptem dwa dobre sezony. Ryan Gomez. Kojarzysz? Tak, tak, oczywiście. To był zawodnik. No to w zasadzie u mnie się pokryło, no tylko ja bym tego z tym Sprewellem, Sprewell też był wypisany, ale bardziej dla żartu, ale ja nie wiem, czy Karl Anthony Towns po prostu z racji tego, że tam był, ma takie, a nie inne statystyki i jeszcze troszeczkę można w niego wierzyć, coś z tego będzie. Wierzyć jak najbardziej można, tylko że skład, to znaczy skład, no najlepszy skład dwudziestolecia. W moim odczuciu Kat jeszcze ma trochę za mało doświadczenia w Minnesocie, za mało zagranych lat, żeby już wrzucać go jako twarz dwudziestolecia ostatniego. Tym bardziej, że ta twarz aż tak by nie zrobiła. Twarz dwudziestolecia. No to faktycznie, to chyba to zmienię zdanie swoje jednak. Ale to smutne, no Karol, jak na razie jesteśmy w drużynach, które miały dobrych zawodników i to dawno temu. Miały mieć. No, no co zrobisz? No to są słabe drużyny, historycznie słabe drużyny. Z jakiegoś powodu są słabe. Wally Szczerbiak, no nie wierzę w to, Karol, że operujemy takimi nazwiskami. Wally Szczerbiak był bardzo dobrym graczem. Był bardzo dobrym graczem, to prawda. Jemu tak się kariera szybko posypała, nie tylko jemu, Sprewellowi też. No i biedny Kevin Garnett spędził całe życie w jednym miejscu. I... Prawda, to prawda. No dobrze, to u nas się pokrywa. Ja sobie skreślę, niech będzie, nie będzie Karl Anthony'ego Townsa, trudno. Ten Sprewell, chociaż ja się zastanowię jeszcze na tym, ale Sprewell jak na razie zostaje. Ale teraz jest Karol Washington Wizards. Mhm. 42,7. To jest... Polskie akcenty. Mało zwycięstw, 20 lat historii, 1600 spotkań, Karol. I kto tam... Tutaj będą kłótnie, bo u mnie nie ma Bradley'a Beala, bo on jeszcze na to nie zasługuje, patrząc na osobę, która jest na jego miejsce. Na środku Marcina Gortata. No. Masz go na środku, to też chyba masz go. Tak, no. Na czwórce mam Antona Jamesona. Też mam. Bardzo dobrze. Jakby nie było przynajmniej dwa albo nawet trzy występy w All-Star w barwach Wizards i tamten skład Wizards był całkiem niezły. Więc na niskim skrzydłowym muszę mieć Karona Butlera. Znaczy nie muszę, chcę go mieć. No i tak, rzucający obrońca Michael Jordan i rozgrywający Gilbert Arenas. No nie, serio? To ja nie mam Jordana. No to tak na serio, z przymrużeniem oka, no wiadomo, Bradley Beal łamane przez Jordan z racji tego, że Jordan jest Jordanem i Arenas łamane przez Wall, bo Arenas zagrał... Jego kariera rozwijała się w stronę taką, że to jest człowiek na dyskusję, czy będzie w top 25 najlepszych koszykarzy w historii NBA, nie przesadzam. Jeśli przesadzam, to sobie poczytajcie, poglądajcie stare mecze. A jeśli chodzi o Johna Walla, to jest cały czas dyskusja, czy on jest All-Starem, czy on się doczłapie do All-Star, czy on weźmie się sam w sobie i zagra sezon na poziomie All-Star. W przypadku Arenasa to pytanie nie brzmiało, czy on jest All-Starem, bo wiadomo, że nim był i szkoda, że kontuzje go zniszczyły. Wiadomo, że próbka jest dużo mniejsza, że John Wall zagrał więcej, ale przyrównując skillset, przyrównując sorry, że tak mówię, dużo amerykańskich słów i skillset i hype, ale jeżeli skillset połączysz z hypem, to co towarzyszyło Gilbertowi Arenasowi, to tego się no, można próbować porównywać do tego, co wytwarza wokół siebie John Wall, ale to nie jest ten poziom, moim zdaniem przynajmniej. Dlatego mam Gilbert Arenas łamany przez John Wall. John Wall, John Wall, że z wełny jest. No to ja mam trochę inaczej, bo ja nie mam Jordana. Ja wiem o tym, że on istniał i że bardzo dużo ludzi się zaczęło interesować tym, że grał raptem w Wizards i że ojej. Ale ja Brendan Haywood. To byłoby chore, bo był z Marcinem Gortatem, ale ja mam to samo. Mam Walla, Arenasa, Jamesona, Gortata i Haywooda w tym składzie. Dobrze. Dobrze, że nie Jahaili White'a. Ej, ty Haywooda to szanuj, to był dobry koszykarz. Nie, no koszykarzem był jak najbardziej solidnym. A co? Coś innego chcesz o nim powiedzieć? Że koszykarzem był solidnym, ale? No nic więcej niż solidny nie mogę o nim powiedzieć. Ej, był bardzo dobrym koszykarzem jak na tą drużynę. Tak,
To prawda. To akurat prawda. No chyba, że... A, nieważne. No bo Juwan Howard jeszcze w 2001 grał. To jest następna bardzo świetna kandydatura. Dobrze, zgubiłem gdzieś listę, bo był Waszyngton, teraz jest... No i jest teraz na Brooklynie, no ale niby w New Jersey wygrali to ci piękni panowie, ale chyba możemy o nich mówić jako Brooklyn Nets. Czy nie możemy, czy też jak w Charlotte. Mówmy o nich po prostu Nets. Aha, dobrze, bez nazwisk. No to ja mam... Kurczę, miałem kłopot z kimś na czwórko, trójkę. A to jest bardzo proste. To jest jeden z łatwiejszych składów. Ten skład napisałem bardzo Ale szybko, bo Karol, Rick Barry nie może być tutaj. ja wiem, ale co do niektórych miałem kłopot, na przykład właśnie z takimi słabymi drużynami, albo takimi drużynami, które się tam gdzieś przenosiły, albo się zawodnicy przenosili z tych drużyn, czym prędzej. A jeśli chodzi o nas, no to mój skład wygląda tak. Lopez, Kenyon Martin, Richard Jefferson, Vince Carter, Jason Kidd. Poczekaj, bo dotarł do nas Donek, a ja mam tyle okien, że szok. Na cele statutowe, dzięki Łukasz. A, właśnie zapomniałem, będzie sektor, będzie przerwa na dział o karku. Bo karku znowu z donatami wjechał, powstały materiały wideo, że Jordan chciał z nim coś zrobić, więc pogadamy o tym za chwilę. No to nieźle. Czyli miałeś kogo jeszcze raz? Kida, Jeffersona miałeś? Cartera? Brook Lopez, Kenyon Martin, Richard Jefferson, Vince Carter, Jason Kidd. Tak, zgadza się, to ja Kenyon Martin mam przekreślone na Keith Van Horn. Nie, raczej nie. Nie no, to był ten żart obliwy. No ale nie, no to tak. To był ten zawodnik, z którym miałem mieć kłopot. Za wysokie skarpetki powinien tam trafić do tego składu. Ale cieszy mnie to, że Brook Lopez trafił u nas. Chociaż w zasadzie to był no-brainer chyba trochę, czy nie? O! Moim zdaniem był. Poczekaj, Karol, bo jakieś świeże nerki przejeżdżały mi pod domem. Dobrze, już. Brook Lopez miał kilka ładnych sezonów w Nets. I były czasy, kiedy nie rzucał za 3 punkty. Były czasy, kiedy masował się pod koszem i robił to skutecznie, dobrze. Pokazywały to statystyki. Może nie do końca zwycięstwa Nets, no ale był obecnością pod koszem, jak to mówią Amerykanie. Dobrze, bo znikła mi znowu lista. Dobrze, mam. To teraz pora jest na chyba Atlantę, Karol. Chyba tak. Dobrze, w Atlancie nie masz Vince'a Cartera, mam nadzieję. Nie, niestety nie mam. Niestety nie, ale ja mam Jasona Terry'ego, Josha Smitha, Marvina Williamsa, Joe Johnsona i Ala Horforda. Chociaż mam jeszcze kilku zawodników, którymi mógłbym to zastąpić. Toni Kukoč, na przykład. No ja mam tak. Horford, Millsap, Smith, Joe Johnson. Millsap, tak. Jeszcze o Millsapie myślałem, ale musiałbym kogoś wyrzucić, na przykład Marvina Williamsa albo Joe Johnsona. Bo Josh Smith musi być w tym składzie. To jest symbol Musi, Atlanty tak, musi Hawks. To być. jest chodzący symbol nieszczęścia. On podobnie jak Sprewell, jemu kariera bardzo szybko się załamała, ale jak był w swoim prime, to był naprawdę bardzo dobrym koszykarzem. No ale właśnie, czy Millsap nie powinien tam się znaleźć za niego? No słuchaj, ja mam Joe Smitha mam na trójce, Millsapa na czwórce, Horforda na środku, Joe Johnsona jako rzucający obrońca, a Jeff Teague No. rozgrywający. No Jeff Teague nie, ja chyba Jason Terry bardziej. Chyba w tą Terry stronę. zagrał, to też ja też zastanawiałem się między Teague'iem a Terrym. Teague ma za sobą historię wprawdzie nie jakiegoś spektakularnego, ale wygrywania meczów, wchodzenia regularnego do playoffów. 7 lat w Atlancie, 7 solidnych lat, może nie jakichś tam lat takich nie wiadomo jakich, ale lat takich, że ta drużyna była playoffową drużyną. Ale Jason Terry przejmował mecze, a Teague, ja pamiętam, Jakie mecze on playoffy przejmował? przejmował mecze. Człowieku brał piłeczkę i tam do tego okrągłego rzucał. I potem ręce rozkładał i było załatwione. Co ty? Nie Ja oglądałeś? te ręce też pamiętam, ale aż tak długo. Nie, no te Teague'a owszem, mam wypisanego. To była bitwa u mnie na jedynce, ale stwierdziłem, a co tam? Ale faktycznie, no. Chociaż ten Marvin Williams, no ja bym też go nie wyrzucał. Albo zrobić sześciu na przykład. No tak, ale ponad kim miałbyś Marvina Williamsa? Cały czas ponad Millsapa. Nie. Cały czas. Cały czas. Nie, Przez to, może. że gra długo w kosza, gra w Charlotte, Carroll. Trzeba doceniać takich zawodników.
No to wrzuć go do swojego składu, Charlotte Bobcats. Marvin Williams. Dobrze, tak zrobię. Dobrze, zapiszę sobie to twoje, że ty masz tutaj Millsapa. Ja no też bym dał Millsapa, no to bardziej taki skład wspominek, skład wspominkowy z Marvinem Williamsem i zastanawiam się, kiedy powstanie dokument o Marvinie Williamsie. Czy słyszałeś, Karol, czy kiedykolwiek jakieś plotki albo jakiekolwiek ciekawe rzeczy o Marvinie Williamsie? Nie. No właśnie, ja też nie, a chciałbym, bo na pewno jakieś są. Właśnie teraz to sobie uzmysłowiłem. Czas na Sacramento Kings, Karol. Wiesz co, teraz mam jakieś takie przebłyski w głowie, że coś kiedyś czytałem na temat Marvina Williamsa i to mnie zainteresowało i zaskoczyło, bo jak myślisz Marvin Williams, to nie myślisz o nim zupełnie niczym. Nie, no nie przesadzałbym też. Myślę o zawodniku, który gra tak długo w NBA, że już jest przeźroczysty i wszyscy myślą, czy on dalej gra. O, rzucił mi właśnie trójkę. No tak, właśnie o to chodzi. Jest coś, jest przynajmniej jeden temat interesujący przy postaci Marvina Williamsa, ale w tym momencie nie pamiętam. Dobrze. Sacramento Kings, Karol. 24 miejsce na tej liście. Kogo masz tam? Bo ja muszę wrócić do porządku okien. Divac, Weber, Peja Stojakowicz. Też mam. ITV i Doug Christie. O, szanuję to, szanuję to. Mamy to samo. Nie ma żadnych Kazinsów. Dobrze. Tak się zastanawiałem się na przestrzeni lat, kto ewentualnie mógłby komukolwiek z tej piątki, którą wymieniłem, zagrozić. I na przykład, czy Kazins mógłby zagrozić Vladę lub Weberowi? Nie, nie mógłby. No bo to były statystyki puszczone w kosmos. Tam się nic nie działo w Sacramento dobrego. Kto mógł być za P.S. Stojakowicza? Ewentualnie Ron Artest, ale to no, większy sukces, większa próbka u Stojakowicza. Kto za Daga Christie? Też nie wiem. Nie mam nikogo takiego silnego. No, z jakiegoś powodu ta drużyna była słaba w ostatnim 20-leciu. Nie było aż tak, nie przewinęło się w tym składzie aż tak wiele talentów. No i Bibi. Zdecydowanie. To ja mam to samo. Jaron jeszcze nie zagrał na tyle dużo i jeszcze na tyle nie wygrał, żeby wygrać Bibiego. Jason Williams ewentualnie ten, który pożegnał się z Sacramento. No właśnie, też. Miejsce, ale z Bibim Kings mieli większy sukces. Więcej wygrywali. Więcej razy byli w playoffach. I dalej zacznij. I tak teraz, Karol, popatrzmy sobie, czy Sacramento Kings, ja nie pomijam teraz tam Bagleyów, to co się stało z Kazinsem, bo to trzeba oddzielić grubą kreską. Bo to była jakaś nadzieja dla Sacramento, no ale to ta nadzieja dalej się gdzieś tli, bo ona się jeszcze nie urodziła tak naprawdę. Ale pomijając wszystko, to Sacramento chyba jest najbardziej oszukaną drużyną tych takich pierwszych lat XXI wieku. W sensie ja już nawet nie mówię o tych pojedynkach z Lakers, ale oni zawsze albo mieli takiego pecha, albo nie wiem, po prostu trafili na nieodpowiednią serię, nieodpowiedniego przeciwnika i nie wiem, za szybko odpadli albo przegrali w zły sposób. A mieli naprawdę świetny skład. To takie trochę Portland, wiesz, ci zawodnicy skazani już na porażkę, Scottie Pippen, świetna drużyna, ale tak naprawdę nic poza tym. Tak, 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 100%. No, sezon 2001 na 2002, 61 zwycięstw, finał konferencji. I wiesz, możemy tutaj sobie podyskutować, czy to był finał ustawiony, czy to był finał przekręcony. Dawno nie oglądałem tych meczów, musiałbym sobie odświeżyć pamięć. No i ten wielki rzut Roberta Orego, gdyby nie ten rzut, to Sacramento byłoby w finałach, co najprawdopodobniej oznaczałoby to, że zdobyliby tytuł, bo w finale spotkali się Lakers z New Jersey Nets i moim zdaniem tamto Sacramento było lepsze. Więc można się pokusić o tezę, że los, sędziowie, jakieś tam teorie spiskowe zabrały tamtemu składowi tytuł, jeden tytuł. Tak. Następny cel na naszej... Chociaż nie, teraz czas na karka jest, Karol. Dobrze. Ci, co śledzą naszego Facebooka, widzieli, że powstała przeróbka tego, co słucha Michael Jordan w autobusie przed swoim meczem ostatniego tańca. I okazuje się, że Karku żyje. Odpowiedział na to. Umieszczam pierwszy donate od Karka, bo były dwa. To jest legenda. Moim zdaniem, Karol, to jest chodząca legenda. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale ja ci, Karol, przeczytam. O, chyba już możecie widzieć. Na litr wódki dla tych wszystkich, których ból nie oglądania playoffów jest większy niż mój.
Już, Karol, przetrawiłeś? Widziałem, tak, dziękujemy. A ja drugi teraz. Bo to jeszcze nie koniec. I to jest słuszna koncepcja, bo ty też, Karol, to proponowałeś. Byłbym zapomniał. Na wódkę dla niedźwiedzia z warszawskiego zoo. Misiek miał nerwy ze stali, ja bym go chyba zagryzł. Propozycja do dzbana dla jegomościa, który wskoczył na ten wybieg. Swoją drogą? Karol też mi to wysłał, ja odpisałem tylko, że tak jest na Pradze. I w zasadzie to jest nic dziwnego. Czy coś wiadomo, jakie konsekwencje spotkały tego jegomościa? Nie wiem, nie śledziłem tematu. Nie, powiem ci, że może teraz nie, ale jeszcze kilkanaście lat temu to misie były odwiedzane co drugi weekend. Po co bardziej szumnych imprezach, bo tam wiesz, Wisła, jakieś promenady, te sprawy. Także to, że teraz można nagrać to telefonem jakoś ładniej, to nie znaczy, że takie rzeczy się nie działy. Dlatego przejdźmy. Widzisz, niedźwiedź zagryzłby takiego debila i musieliby go uśpić. Uśpić, albo jeszcze się bidulka zatruł. Jakaś kość by człowiecza mu została gdzieś w przełyku. Nie można truć zwierząt. Zresztą tam jest od lat napisane, że nie można dokarmiać zwierząt. Więc przejdźmy w takim układzie do Philadelphia 76ers. Dobrze. 23 miejsce tego szacownego rankingu. Czy Joel Embiid i dlaczego nie jest, Karol, w twojej piątce? Jest w mojej piątce. Jednak, nie Samuel D'Alembert, którego ja dałem. No akurat nie. Myślałem o różnych tam D'Alembertach, nawet o Mutombo. A jak Kurt Thomas jest w piątkach, to D'Alembert powinien być na tej samej zasadzie. Tak mi tak, się wiem, wydaje. Czy na tej samej. No taki tak, sam no, wyrobnik, nic więcej. No tak, tylko że Embiid jest ponad tym wyrobnikiem, a w Nowym Jorku ponad wyrobnikiem Kurtem Thomasem nie było nikogo. Bo nie, no też mam Embida, śmieję się, no co, to jest akurat trochę no-brainer, ale to jednocześnie idzie w parze, że czy Ben Simmons tam jest, Karol? No u mnie jest, według takiego samego toku rozumowania. Można myśleć o tych różnych tam Derrickach McKee, Erykach Snowach, no ale no Ben Simmons jest dużo, dużo lepszy od tych zawodników i moim zdaniem zagrał już wystarczająco dużo w Filadelfii, żeby już myśleć o nim jako zawodniku będącym twarzą tej organizacji w ostatnich dwóch dekad. Tym bardziej, że Filadelfia ostatnie dwa lata ma w playoffach, w tym jeżeli wznowimy rozgrywki, a pewnie wznowimy, będą kolejny sezon w playoffach. Chyba nie trzeba się bić o to, żeby Ben Simmons tutaj był, czy znaczy kłócić się. Że ktoś jest ponad Benem Simmonsem. Chyba troszeczkę bym się pokłócił, może jednak. Tak, na przykład. No bo w takim układzie... Eric Snow, tak? Ty zawsze lubiłeś Erika Snowa. Znaczy... Chciałem powiedzieć tylko to, że co, w takim układzie nie ma Andrei Gudali? Jest, u mnie jest. No to kto jest w twojej piątce? W mojej czwórce, bo zastanawiam się cały czas, kogo będę miał. Tak, Ben Simmons jest rozgrywającym, ale Iverson jest rzucającym obrońcą i to nie jest żadne naciąganie, bo przecież Larry Brown przesunął go na tę pozycję. Niski skrzydłowy to Andre Iguodala, center to jest Joel Embiid, a silny skrzydłowy to jest nie wiem kto. Zastanawiam się cały czas. Mhm. To ja trochę... Znaczy ja mam jedną kandydaturę. Tio Ratliff jakiś może, jakiś George Lynch... Ale to już jest wtedy spadek, to już jest wtedy taki trochę spadek. No ale sam już dałeś zawodników, którzy grają tam dosyć krótko w tym zespole. Więc tak. No nie wiem, ale ja mam w tym składzie, pomijając wszystko, Lou Williamsa. Myślałem o Lou Williamsie, ale no... Bo ja pomyślałem z kolei, że jak Williams mógłby dostać piłeczkę, to Iversonik by miał na dwójeczce swoją grę i by się dogadali. I Gudala jest na trójce. Tak, myślałem o Lou Williamsie, ale no nie mogę mieć go ani ponad Iversona, ani ponad Embida, albo bym powiedział, nie ponad Embida, już na pewno nie ponad Iversona. Ale Karol jest doskonały zawodnik. Biały był. Grał w tej drużynie. Bardzo dobrą koszykówkę. Kyle Korver? Nie, był. Van Horn? Nie, krótko grał. Krótko grał, Karol, mogę ci podpowiedzieć. Gerald Honeycutt? Tony Massenberg.
Poczekaj, zerknę na czat. Jakoś mi się tu poprzekręcało. Elton Brand. Też myślałem nad Eltonem Brandem. No, Elton Brand może być, to dobra kandydatura. To jest bezpieczna kandydatura, myślę. Chociaż ubolewam, że Samuel Dalembert został po prostu sponiewierany i zniszczony w tym momencie. Jak Haiti, z którego? No ja nie wiem, no naprawdę, Karol, to jest jak gdyby rzecz, której musisz się wytłumaczyć. No kim był Samuel Dalembert dla tej drużyny wtedy? Ja już nie mówię, żebyśmy Tadeusa Younga tam gdzieś ustawiali, już tam pal licho go. Ale Samuel Dalembert, Matt Geiger by się śmiał z tego, Karol. No on był wszystkim dla tej drużyny, tylko że drużyna nie była niczym dla NBA. Matt Geiger to jest... Matt Geiger bardzo mnie zainteresował, jak zablokował swój transfer do Detroit, bo miał się wtedy zgodzić na jakiś tam mały procent obniżki swoich pieniędzy i on się na to nie zgodził. Do transferu nie doszło i wtedy bardzo mi zaimponował. Nie pamiętam, kiedy to było, ale to było dawno temu. To jest chyba największa historia związana z Mattem Geigerem, jaka jest. Historia z tego. No i ten, Tony Rotten jeszcze byłby w tym składzie. Tak, jak najbardziej. Bo grał w Polsce. Tak. No dobrze, no zgadzam się na to. Niech będzie Elton Brand. No i tutaj 22 miejsce na liście zajmuje Memphis Grizzlies. Mhm. Ja w Memphis mam dosyć odważnie. Bo jest Mike Conley łamany na Jason Williams, mhm. Shane Battier, Zach Randolph i bracia Gasolowie. Albo Gasole, albo jak kto woli. Dobrze, ja mam piątkę taką, przy której dwa nazwiska mam łamane. I to jest tak, to są bracia Gasol, przy czym Pau jest łamany przez Zach Randolph. Pau zagrał całkiem niezłe lata w Memphis, ale był... No wiesz, brałem pod uwagę, ile razy drużyna grała w playoffach, no to z Randolphem grała więcej razy i dalej zachodziła. Pau grał raz w All-Star jako przedstawiciel Memphis, Zach Randolph grał dwa razy. Później na pozycji niskiego skrzydłowego mam Shayna Battiera łamane przez Mike Miller. Mam też Tonego Allena i mam też Mike'a Conleya. Tak, Tonego Allena też mam wylantowanego. No. Bryant Reeves nie. No to już nie te lata. Nie, ale tak poważnie oni... A nie, myślałem, że też mają mniej, bo mają równo 20 sezonów. No bo przechodzili płynnie i nie zmieniali nazw i miejsc, tak jak Charlotte. Czekaj, bo mam jakąś dziwną sytuację. A nie, dobrze, YouTube po prostu mnie powiadomił, że świetna jakość jest. W ogóle świetne udogodnienia YouTube. Naprawdę polecam. Wyskakiwanie następnego okna na pół ekranu. Więc teraz jest kolejna skomplikowana drużyna, o której mówiliśmy. Pelikany chyba ich nazwiemy. No chyba musimy, bo chyba tak, no nie chyba, na pewno tak NBA ich traktuje. Z Nowego Orleanu. Uściślimy. Tak. Dobrze, kogo tam masz, Karol? Tutaj też mam tak trochę po przesuwanych pozycji, dlatego że no Chris Paul, no to jest oczywiście kolejny mam. No-brainer. I teraz tak. Alexis Adjinkcha. Na przykład. Mam Davida Westa, tylko że David West jest silnym skrzydłowym, takim, można powiedzieć, że definicyjnym. W tamtych czasach to była taka no, klasyczna czwórka. No tak. I czwórek już nie ma. No ale też mam Antonego Davisa, który również jest klasyczną czwórką i mało grywa na centrze, no ale nie mogę nie mieć Antonego Davisa. No, mam Davida Westa, Antonego Davisa, ale też nie mogę nie mieć, znaczy mogę nie mieć, ale chcę mieć Tysona Chandlera, bo Tyson Chandler i Chris Paul to był niezły duet swego czasu. I wtedy ta drużyna była całkiem niezła, więc mam tutaj w zasadzie trzech zawodników na dwóch pozycjach i to są pozycje podkoszowego, a brakuje mi niski skrzydłowy łamany przez rzucający obrońca. Zastanawiam się cały czas, kogo mogę mieć. Peja Stojakowicz, myślałem o nim, ale trochę mało zagrał dla tej drużyny. Wprawdzie ta drużyna z nim była niezła, ale no, próbka lat trochę mała. No, to byłby honorowy wybór chyba taki trochę bardziej. Taki bardzo honorowy. J.R. Smith jeszcze wtedy nie rozwinął skrzydeł na tyle, żeby go wybrać. Nie wiem, zastanawiam się. No niestety tutaj chyba trzeba byłoby jakąś nowszą historię poruszyć, no. Bo co byś powiedział, Karol? Chociaż nie, no to może być... Nie, to za mało będzie. Ale Tyreek Evans? Nie? No, chyba nie. Jrue Holiday może. Ciężko powiedzieć.
Żeby Chyba. był je... Ale poczekaj, żeby był jeden historyczny zawodnik, to możemy docenić jego 9 punktów. Russell Butler, no. To byłyby najbardziej docenione 9 punktów w historii. No, zdecydowanie. Pelikany nie mają dobrej historii, jeśli chodzi o tych zawodników, dlatego po prostu damy to PJ Brownowi, Karol. PJ Powiem. Brown. PJ Brown będzie tam. Tam ktokolwiek może być. Tam może być Jrue Holiday, wtedy żadne nazwisko by się nie pogrywało. Można też dać Barona Davisa. Wtedy by się Baron Davis pokrył, więc ewentualnie ja u siebie wrzuciłbym Jrue Holiday'a. Tak? Dobra, to wymień jeszcze raz, ja sobie to zapiszę. Dobrze, no to tak. Chris Paul, Jrue Holiday, to jest mój backcourt i mam taki wysoki, silny, podkoszowy front złożony z Davida Westa, Anthony'ego Davisa i Tysona Chandlera. Dobrze. No to ja bym powiedział, że to pokrywam, tylko wstawiam gdziekolwiek PJ'a Browna. Proszę bardzo. Niech będzie, ma ktoś coś dobrego z historii tutaj. Chociaż Ryan Anderson, nie? Za mało? Karol? Za mało? No, opowiedzmy za mało i też jakoś nie jakieś takie super spektakularne mecze, nie jakieś tam historie do opowiadania. Tak myślę. Dobrze, mamy przerobione 10 zespołów tych z najgorszych, powiedzmy. Kto, Karol, z tych wszystkich byłby najgorszy? Gdybyśmy na przykład mieli zrobić takie rozgrywki, żeby oni zagrali ze sobą, to kto by najbardziej ssał? Nadal Bobcats. Myślisz? Ja myślę, że Knicks nie daliby rady kondycyjnie. Jest spora. No, ale chwileczkę. Ale kiedy gramy? W jakim roku? Teraz gramy, ale nimi jak byli wtedy. Rozumiesz? Ale wszyscy w prime, powiedzmy. Wszyscy w prime są. No to jeśli wszyscy w prime, no to Nowy Jork nie byłby najgorszy. Ale zaraz, w tym prime. Znaczy nie, inaczej, w żadnym prime. W tych momentach, kiedy oni byli tam wtedy w prime, bo na przykład A, to no nie był to już jest. prime Rattlera. Tak, Rattlera. to już jest za dużo zaawansowanych danych, no No bo ten właśnie. był tam już u schyłku swojej kariery, No i ten o to chodzi właśnie, pikował. więc wtedy. Wtedy, czyli z kiedy? Nie no, faktycznie, Charlotte jest bez obrony chyba. Chociaż konkurowaliby mocno z Nowym Orleanem, bo tam oni by się pokłócili w Nowym Orleanie. Paul po paru podaniach do Davisa by stwierdził, że nie, albo gramy razem, albo ja gram sam, bo tak nie będziemy dłużej. Pojawia się wtedy ciśnienie. Ciekawe, co byłoby w Filadelfii, ale Iverson z Embiidem, jakby się dogadali. Piłka jedna jest, No trzeba właśnie. przypomnieć. I słuchaj, i masz tutaj tak, do Simonsa i Embiida, jeśli ich spacingiem, którego potrzebują jak ryba wody, jest Elton Brand, Iguodala i Iverson, to dalej to nie rozwiązuje problemu. To jest jeszcze gorzej. No. Bo masz Simonsa, który potrzebuje piłki, żeby rozgrywać, masz Iversona, który potrzebuje piłki, żeby żyć. To jest najlepszy skład Filadelfii z ostatnich 20 lat jest idealnym obrazem tego, jakie problemy ma dzisiaj Filadelfia. To jest dużo talentu, dużo dobrze zbudowanych ciał, no licząc Iversona i jeszcze mniej spacingu. Ale też tutaj Łukasz napisał na czacie, to jak Knicks przed tym rokiem piątka PF-ów. Ale też w tym, powiedzmy, zestawieniu też widać jakąś kulturę tego, jak te zespoły starały się dobierać swoich zawodników obojętnie od tego, czy... Bo ja nie chcę mówić, że to jest jakaś zasada, ale Karol, pewnie to zauważyłeś, że te takie tradycje zostają gdzieś tam w organizacji. Że w sensie, jeśli zawsze mieliśmy dobry skład ze skrzydłowych, to cały czas staramy się wykorzystywać ten patent. Jeśli mieliśmy gdzieś dobrego rozgrywającego, no to staramy się to jakoś kontynuować, bo dalej mamy zawodników, albo nasz dział scoutingu starał się pozyskiwać takich zawodników, żeby pasowali do takiego systemu, albo takiego rodzaju grania. I to przez to też widać, że przez te 20 lat mogło się nie za wiele zmienić w niektórych zespołach. To będzie ciekawy eksperyment, a jak już dojedziemy na samą górę, to co to będzie? Tam to będą kłótnie, wyzwiska, obelgi. Ja podejrzewam, że będzie się działo. Golden State Warriors jest na 12 miejscu w ostatnim tym dwudziestoleciu, także będzie chyba za program również. Coś mówiłeś. Nie, mówiłem, że zgodziłem się, że będzie Aha. ciekawie. Dobrze, to chyba czas na pytanka. Sprawdźmy, co tam nasi słuchacze nas pytają.
Bzyk pyta na czacie, czy Jamal Mashburn. Tak, bardzo ciekawa kandydatura. Tym bardziej, że grał dla obu drużyn, które tutaj się kwalifikują. Tak, kilku takich graczy jest i będzie zresztą. On się zarówno kwalifikuje do tych nominalnych Hornets, czyli Charlotte Hornets, ale też do tych do Pelikanów, bo grał w drużynie, która przeniosła się bezpośrednio z Charlotte do Nowego Orleanu. Tak, w ogóle warto czasami wracać do tej historii trzech panów J. Tak, z tak, Dallas. tak. To jest ciekawa sprawa. Jak to działało, jak to się rozsypało. Przecież to było takie Big Free, ja nie chcę mówić jedno z pierwszych, ale takie... Jim Jackson, Jason Kidd, Jamal Mashburn. Takie trochę też wybrane sobie w drafcie i przy transferach, ale mimo wszystko świetna sprawa to była. Oni za bardzo wyprzedzali swój czas. To jeszcze nie był ich czas. Jakby urodzili się 20 lat później, to... A, panie. Ale nie, poczekaj, ja mam jakieś pytanie i to dostałem od jednego z naszych patronów. To miał być temat na program, ale może Karol masz coś w głowie, bo niewykluczone, że zrobimy taki program, tylko czekaj, muszę znaleźć, ale nie chcę skłamać. Wydaje mi się, że chodziło o to, kto Karol z tych koszykarzy takich może, no chyba nie najlepszych, bo ze wszystkich to łatwo byłoby wymienić, z lat 90. kompletnie by nie pasował do dzisiejszej koszykówki. Z gwiazd, czy... Staram się doszukać, ale wydaje mi się, że tu chodzi po prostu o, no chyba takich, może nie gwiazdy, ale takich, o których wiedzieliśmy, że grali, coś tam grali, ale nie byli też jakoś tam za długo. Może to też o to chodziło. Ale to zaraz znajdę. Odpowiedź na to pytanie jest taka. Gwiazdy znalazły... Stop. Żeby wybrać pięciu topowych graczy z lat 90., którzy nie poradziliby sobie w dzisiejszej NBA i odwrotnie. Czyli pięciu topowych graczy z obecnej, których by nie dało. Ale to już pal sześć w drugą stronę, ale z tych stamtąd do dziś. Słuchaj, jeżeli chcemy rozwinąć ten temat, żeby był ciekawy, to na siłę możemy znaleźć i dać po kilka argumentów, dlaczego tak by było. Ale moja odpowiedź na to pytanie jest takie. Gwiazdy, największe gwiazdy lat 90., największe gwiazdy lat dzisiejszej koszykówki bez problemu odnalazłyby się tamte gwiazdy dziś, dzisiejsze gwiazdy tam. I nie chcę słuchać żadnych bzdur na temat tego, że dzisiejsza liga jest miękka, na temat hand-checkingu i różnych innych bzdur. Talent odnajdzie się wszędzie bez względu na to, jakie są warunki gry, jak się gra w obronie, jak się gra w ataku, jakie są zasady, jakie są przepisy, jaka jest interpretacja przepisów przez sędziów. Nie twórzmy teorii spiskowych, że dzisiejsza koszykówka to jest jakaś... Nie twórzmy teorii spiskowych, że to, co się działo w koszykówce lat 90., a to, co się dzieje dziś, nie jest kontynuacją i nie jest tak jakby rozwojem koszykówki. Jest, owszem jest. A to, że koszykówka dzisiaj wygląda tak, jak wygląda, to wygląda tak, dlatego że w roku 2000, powiedzmy 2099, 2001, 2002, David Stern i jego ludzie pomyśleli, że coś tu jest nie tak. Ta koszykówka trochę nie idzie w dobrą stronę, jeżeli po dogrywce wynik brzmi 87-83 po dogrywce, w finałach. Były momenty, były lata w NBA, kiedy talent się dusił, bo drużyny wkręciły sobie, znaczy trenerzy sobie wkręcili i w ogóle menadżmenty sobie wkręciły, że lepiej jest nie stracić punktów, niż je zdobywać. I to też trochę mitem jest, że była taka super żelazna obrona. Oglądaliście ostatnio The Last Dance, to mieliście pewnie okazję sobie pogrzebać na YouTubie, oglądać całe mecze. Nie chodziło o, że obrona była jakaś super tytaniczna, po prostu były makabrycznie wolne tempo gry. Z tego brały się te niskie wyniki, a nie z tego, że ta obrona była taka fantastyczna. Więc moja odpowiedź na to pytanie jest taka. Gwiazdy, bez względu na to, z jakiej ery by się ich... No, że nie mówię o latach 60. czy 50., gdzie nie było w ogóle atletyzmu, ale mówimy o latach 90., że gwiazdy, skądkolwiek byś ich nie wyjął, do jakichkolwiek realiów byś ich nie wrzucił, to by się odnalazły. Czy Sean Bradley był gwiazdą? Na moje standardy nie. To by sobie nie poradził. No Sean Bradley mógłby sobie nie poradzić. Wydaje mi się, że jedyną odpowiedzią jest to, i tu też jak no, już użyję imienia Maciek, zapytał, bo też w tym pytaniu jest druga sprawa, jak w drugą stronę by było. To ja też przychylam się do tego, że to w zasadzie wszystko jedno, ale z tych takich pozycji centra to ludzie by sobie nie radzili, bo albo by nie dostawali piłki, albo byliby takim objawieniem jak nagle Dwight Howard, który śpi w 3 sekundach i czeka na piłkę.
Tak, z centrami jest prosta sprawa. Generowaliby zbiórki prawdopodobnie. No nie wiem, taki Jasne. Marcus Camby jeszcze by coś dołożył w obronie, jakby miał zdrowe kolana, ale myślę, że poza takimi walorami bycia Clintem Capelą, no to nie za wiele by mogli więzić do tej koszykówki, ale nie dlatego, że są do dupy beznadziejnymi atletami albo są za dłudzy, mają złą koordynację ruchową. Po prostu gra ich tak nie potrzebuje, jak wtedy ich potrzebowała. Nie używa ich w ten sposób. Oczywiście. Zobacz, Patrick Ewing miał całkiem niezły rzut z półdystansu, nawet dalekiego półdystansu, więc śmiem twierdzić, że gdyby ktoś wtedy kazał mu, słuchaj Patryk, daj krok do tyłu i ćwicz to, chodzi mi o trójkę, no to by wyćwiczył ją do takiego poziomu, do jakiego poziomu przyzwyczajają nas dzisiejsi centrzy, jego pokroju, jego wzrostu. Dokładasz do tego dobrą grę tyłem do kosza, dobrą obronę i masz zawodnika, który może grać w XXI wieku w koszykówkę. Poza tym jest też taka sprawa, że gdyby ktoś wtedy chciał eksploatować takich Dana Barrosów na taki wolumin jak Steph Curry, to oni by też robili po 13 trójek w meczu. Ja myślę, że to bez problemu byłoby. Jak najbardziej, jak Taki najbardziej. Dana Barros, Mitch Richmond, nie wiem, George McCloud, ludzie, którzy typowo rzucają za 3 punkty. Jasne, Gdyby jasne. biegali w tym tempie i nawet z tamtejszymi zasadami, mogliby śmiało trzepać po te 10-12 trójek i... To chyba nie wymagało żadnego odkrycia Ameryki, no, tylko że po prostu wtedy uważano, że ta trójka jest trochę złem koniecznym, potem jest takim powracaczem z dalekiej podróży, żeby nadgonić wynik, ale nikt tego nie eksploatował w ten sposób. Albo Jasne, mało czy kto. w skali ogólnej, w statystykach, jak oglądałeś sobie zapewne w ostatnim czasie jakieś tam finały z lat 90., to drużyny mają, jako całe drużyny, oddanych rzutów za 3 punkty mniej niż przeciętny koszykarz dzisiaj pojedynczo. No raczej. O czym tu w ogóle mówimy? Kiedyś to było. Kurwa. Jakoś to było. O, Tim Legler. Tim Legler był w zasadzie chyba pierwszym takim przykładem zawodnika, który z niższej ligi wdarł się do NBA i został gościem, który miotał truje. Jeszcze w Washington Bullets wtedy, którzy mogli mieć w logo Bullets. On chyba z CBA jakoś tam przyszedł. I też takie trochę przesiadka G-ligowa była wtedy. I zaczął miotać trójki. Dobrze, poczekaj, to sobie skasuję. Jakieś pytanie było jeszcze może. Właśnie, Łukasz pytał, bo w sumie Karol o tym nie wspomnieliśmy, właśnie też nie wspomnieliśmy o powrocie do sezonu, bo w zasadzie już jakieś ustalenia są, tylko ja trochę ich nie rozumiem, nie wiem jak ty, Karol. Bo tam podobno w NBA mają grać 20-24, czy tam 4 mają nie grać, czy 6 mają nie grać. Teraz kłócą się o ilość zespołów, które będą brały udział w tym systemie. To znaczy, że tamte nie będą grać? Już będą szykować się do loterii draftu? Podejrzewam, Michał, że na ten moment to tego nikt nie wie, To bo jest bardzo ciekawe, bo czytam to jest na stole, codziennie i... tak, no jest na stole dużo pomysłów, a jaki ostatecznie zostanie wybrany, to ci nie odpowiem teraz. Ale Łukasz Chylewski, czy świętej pamięci Jerry Sloan był wybitnym zawodnikiem i trenerem? Czy był wybitnym zawodnikiem? Wybitnym zawodnikiem nie był. Był zawodnikiem coś typu jak Phil Jackson, też ktoś o to pytał w zeszłym Nie, tygodniu. no był znacznie lepszy od Phila Jacksona, nie przesadzajmy. No tak, ale był gwiazdą, no nie był gwiazdą, był zawodnikiem No trochę gwiazdą był w lepszym niż Chicago, ty. no był pierwszym gościem, który w Chicago był gwiazdą. No może nie pierwszym, no. Bob Boozer był jeszcze przed nim. Albo jakiś Ed Borwinkle. Czy ktoś taki. Ale Jerry Sloan chyba był... No nie wiem, no. Wyżej trochę w tej hierarchii Bulls, jeśli chodzi o gości, którzy byli w naszych składach. Wiadomo, nie był super gwiazdą. Dzisiaj nie snułyby się za nim multimilionowe kontrakty obuwnicze i tak dalej, podejrzewam. Ale że był solidnym zawodnikiem, to trochę myślę, że mu mogło urągać. Nie wiem. Nie widziałem ani jednego meczu z jego udziałem, takiego od początku do końca. Bazuję na jego historii, jego Jakbyś statystykach. był, jakby był grał w Toronto, to byś coś innego mówił pewnie. No ale nic to. A ty oglądałeś jakiś mecz z Jerrym Ja Sloanem? właśnie chciałem powiedzieć o tym, że to jest kolejny z tych zawodników. Ja oglądałem kilka spotkań z tamtych sezonów, żeby po prostu kiedyś wiedzieć o tym, kim byli tacy ludzie jak ten nasz wcześniejszy Boozer i tak dalej, ale ja nie da się chyba obejrzeć całych sezonów z tamtych czasów. Można obejrzeć bardzo dużo spotkań, ale to na pewno nie będzie całość. Jakieś playoffy pewnie i tak dalej, nie wiem, jakieś ważniejsze mecze z kimś tam, bo jakaś inna gwiazda była w drugiej drużynie i to też jest problem w ocenianiu takich zawodników, bo
Owszem, w stosunku do tych, nie wiem, lat 50., 60., no to jest i tak lepiej, ale mimo wszystko myślę, że za mało można tego obejrzeć. No właśnie o to mi chodzi, że za mało tego możesz obejrzeć, a co możesz wyczytać tego, co ktoś o nim powiedział albo napisał ze statystyk, to raczej nie oddaje. Ale trenerem? Pech. Co by się z Karol stało, gdyby on jednak wygrał z tym Chicago? Miałby mistrzowski tytuł, myślę. I myślę, że dyskusja na jego temat. Ja wiem, że Phil Jackson jest bardzo wysoko w tej hierarchii, ale myślę, że skróciłby dystans, bo też Jerry Sloan był takim trenerem, że co z tego, że ty dużo wygrałeś, dużo masz świetny rekord trenerski, ale poza tym to masa dobrych wspomnień, nic więcej. To prawda. Słuchaj, o zmarłym się nie mówi źle. Ja nie chcę o nim mówić źle, ale mam taki mały problem z Jerrym Sloanem, no bo jesteś dobrym trenerem, robisz system w drużynie, który dobrze działa przez lat kilkanaście. I to jest świetnie działający system. Gdyby nie Chicago, gdyby nie Jordan, to Utah by miała dwa tytuły. Tego jestem pewien. I też jestem przekonany o tym, że gdyby Bulls przegrali Game 6, to w siódmym by nie wygrali. Ale mam jeden problem z tego meczu właśnie szóstego, 98. finału. Zobacz, komentatorzy przed meczem mówią, że Scottie Pippen jest kontuzjowany. Scottie Pippen schodzi do szatni raz czy nawet dwa razy. I dlaczego Jerry Sloan trzyma się swojego game planu, swojego systemu, który nie zawodził go przez lata, no, dzięki któremu dostał się do finałów, ale dlaczego oni nie próbują atakować Scottiego Pippena? Dlaczego nie próbują go olewać w ataku i na przykład cały czas się skupić na Jordanie, cały czas się skupić na ludziach, którzy ewentualnie od podań Jordana mogą żyć? Scottie Pippen nie istniał w tym meczu i to widać było po pierwszej akcji, jak tam, wiesz, wsadził piłkę, to były jego pierwsze dwa punkty, wsadził piłkę i ewidentnie widać, że nie może się ruszać. I zastanawiam się, czy ktoś mi powiedział z jego asystentów, czy on sam: słuchaj, Jerry, atakujmy Pippena, Pippen nie istnieje. Atakujmy Pippena i w obronie, i w ataku go niszczmy. No to też, no, trochę. Ale z drugiej strony masz Rudego Tomjanowicza i Jerry'ego Sloana. Kogo wybierasz? Rudiego chyba jednak. No ja do końca nie jestem przekonany. No tak, bez super przekonania, no ale wiesz, dwa tytuły. Ale wiesz, no, to też można mówić o świetnych zawodnikach, to też takie porównanie. No ciekawe, jakby właśnie była okazja, żeby przetestować dwa razy pod rząd, 2 lata pod rząd Houston Rockets przeciwko Bulls. Tego nie mieliśmy okazji sprawdzić, ale mieliśmy za to okazję sprawdzić 2 razy Jazz przeciwko Bulls. No bo gdyby nie Bulls, no to Jazz byliby dwukrotnymi mistrzami, co do tego nie mam wątpliwości. Bo czy by to nie było, no kto by to nie był, czy Orlando, czy Indiana. Z Indianą swoją drogą to by była ciekawa seria. Wtedy ona by mi się nie podobała w 98 roku, byłaby dla mnie nudna, ale dziś z chęcią bym takie coś zobaczył. Na pewno to byłoby ciekawe. Dobrze, jeszcze jakieś jedno pytanie i lecimy. Właśnie, bo tutaj Karol jest afera Google podcastowa. Bo ja mówiłem w zeszłym programie albo ze dwa programy wcześniej, że się tam przygotowuję, chcę to założyć i żeby było. Tu się okazało, że od jakiegoś ładnego czasu to już jest. I zacząłem dochodzić, czy ktoś tego za nas nie założył, bo to zaraz jakieś prawa autorskie, byśmy Karol pierwszą sprawę w sądzie wygrali, ale się okazało, że to nasz hosting po prostu automatycznie jak gdyby doniósł, że jak to się zaczęło, w sensie można było już opublikować to normalnie tam w Europie, to oni to automatycznie zrobili, także Aha. zrobili nam dobrze bez naszej wiedzy. No dobrze. Ale to dobrze, no właśnie, ja się cieszę. Chociaż to nie jest trudne z tego, co widzę, ale jak coś, jesteśmy też na Google Podcast czy Podcasts. Nie pamiętam, jak to się dokładnie nazywa. I będę jakieś linki publikował. Myślę, że już w opisie pod tym filmem będzie link do tego. Nie wiem, czy Karol korzystałeś, ale to jest chyba dużo lepsze niż SoundCloud i nawet iTunesowy system. Jakoś to tak wciskasz i już działa, także jest ekstra. Sprawdzałem z ciekawości tempo głosu, na przykład jak brzmimy, jak jest o tempo wolniej, jak brzmimy, jak jest o tempo szybciej. No co ty? No? Bardzo dziwne eksperymenty. No ale i co, i działa? Tak działa. No to wybornie. Dobrze, nie ma pytań, Karol, to sobie pójdziemy. Idźmy. Idźmy. To
w przyszłym tygodniu jedziemy z ciągiem dalszym. Natomiast ja chciałem jeszcze powiedzieć, że no trochę przyznawał pracy w tym tygodniu, to się opóźniło, ale myślę, że no dziś to już nie ma sensu, ale jutro na weekend będzie podcast o przecudownej polskiej lidze koszykówki, bo Karol, tam się dzieją rzeczy teraz, nawet nie masz pojęcia, co się wyprawia. Słyszałem. To bardzo dobrze, to posłuchasz jeszcze około godzinnego podcastu, który się pojawi, z kim to zobaczysz. Dobrze. I będziesz wiedział wszystko na ten temat. No a dobrze. Może wiedzieć. No. A może nie chcę wiedzieć. No ale i tak będziesz wiedział, bo posłuchasz. Dobrze. Na siłę, ale zawsze. Dobrze. Dobrze, słuchajcie, dzięki za dziś. Jak macie jakieś propozycje do zmian w piątkach, to wrzucajcie. My to wrzucimy jakoś pod filmem niedługo. I postaram się gdzieś to spisać i opublikować, jak już skończymy to wszystko, bo może sezon się wtedy zacznie, bo może do lipca skończymy. My czy oni? Znaczy nie wiem, ktoś na pewno, ale mam nadzieję, że my skończymy szybciej niż oni zaczną. Tak, mam nadzieję taką przynajmniej. No, pewnie tak będzie. Dobrze, trzymajcie się, dzięki za donki, dzięki za dzisiaj. Karol, czas na twoją kwestię i lecimy. Dobrze, dziękujemy za dziś i dobranoc, mili ludzie.